Witajcie! Teraz pokażę Wam kolejną grę na Commodore, bo już dość dawno nic takiego nie pokazywałem. Tą grą będzie Arni. To jest gra z 92 roku. Tak naprawdę nie do końca wiadomo, kto ją wyprodukował, ani nic z tych rzeczy. Ale, no właściwie jest napisane Zeppelin Games, ale to nie są jacyś tacy właśnie, jakaś firma, która jest jakoś sławna, czy coś w tym stylu, czy w ogóle znana, o to mi chodzi. Ale głównie chodzi mi o to, że to jest nielicencjonowana gra. Dobrze, ale więc zaczynajmy. Dlaczego jest ona nielicencjonowana? No to dokładnie tego nie mogę wam powiedzieć, ale sami pomyślcie. Arni, z czym wam się kojarzy? Może z jakimś aktorem, który... Tak, od razu nasuwa się tutaj na myśl sam Arnold Schwarzenegger, więc myślę, że to mogło mieć coś wspólnego właśnie podczas tworzenia tej gry. Dobra, ale coś więcej o samej grze. Jak widzieliście, wow, to jest taka, jakby to powiedzieć, gra, w której chodzisz żołnierzykiem i strzelasz. Dokładnie, bez większych udziwnień, to tak wygląda ta gra. Dlaczego jest taka wyjątkowa, jeśli chodzi o Commodore? No bo zobaczcie, naprawdę bardzo, no, oczywiście bardzo ładna grafika jak na standardy Commodore. No trochę jest szara ta gra, ale już postaci są naprawdę bardzo ładnie... O, zabił mnie. Postaci są już bardzo ładnie... Postaci już są bardzo ładnie odwzorowane. Każda z nich wygląda bardzo ładnie i jest naprawdę wielka ilość przeciwników różnych rodzajów. Jak widzimy, mamy tu zwykłych żołnierzy, którzy chodzą sobie i raz na jakiś czas mnie zabiją. I oczywiście mamy również takich specjalnych przeciwników w czerwonych mundurach, po zabiciu których otrzymujemy broń, co jest oczywiście przydatne bardzo. Są właściwie tylko cztery rodzaje broni, więc i widzieliście, żeby wziąć każdą kolejną, trzeba po prostu bierze się te bronie po kolei. No i widzę, że się dobrze zaczęło. Tak naprawdę dość dawno nie grałem w tą grę, a do łatwych, muszę przyznać, ona nie należy. Gdy grałem to na Commodore, to miałem taką wersję, w której wystarczyło wpisać kod, dzięki któremu od razu stawało się nieśmiertelnym, albo można było mieć nieskończenie wiele punktów życia, znaczy żyć, i można było sobie ginąć bez przerwy, a i tak można było łatwo przejść grę. Sama gra w sobie nie należy do zbyt trudnych, nie należy do zbyt długich, ale zobaczycie, że żeby ją przejść bezproblemowo, dość gładko, trzeba się natrudzić. No, ale jak widać, tutaj ci przeciwnicy mogą stanowić problem, którzy się chowają w tych bunkrach, gdyż nie za bardzo jest jak ich pokonać, niestety nie ma ich jak zabić, więc to jest trochę uciążliwe, a strzelają ile chcą. I oczywiście również, jak widać, ta gra jest w rzucie izometrycznym, co może nieco utrudnić celowanie i kojarzenie miejsca, w którym jest tak naprawdę się jest na ekranie, bo jak wiadomo, jak to w rzucie izometrycznym jest. Proszę bardzo.
bardzo ciężko jest mi tutaj cokolwiek unikać tych pocisków, gdyż są one dość szybkie, a nasz żołnierz nie biega tak fajnie i nie jest taki naprawdę potężny jak ci z kontry komandosi, ale no cóż. Mam nadzieję, że teraz pójdzie lepiej, teraz już się bardziej skupię. Ta gra jest oczywiście bardzo liniowa, po prostu trzeba podążać za strzałkami, mamy jedną możliwą ścieżkę. I mamy bossa na końcu gry, o którym wam powiem, no oczywiście jak do niego dojdziemy. Mam nadzieję, że się mi to uda w końcu. Dobrze. Teraz, ach, i widzicie... Wydawałoby się, że ten pocisk nas nie powinien trafić, a jednak nas trafia i przez to obrywamy. A gra nie wybacza. Jeden strzał, jedna od razu umierasz. Jak w życiu. No, tylko że w życiu ci przeciwnicy byliby odrobinę mądrzejsi. Co jeszcze warte do... O, proszę bardzo, ten pocisk mi jakoś nie trafił. Co warte zaznaczenia... pociski w tych ulepszonych broniach, czyli jak teraz mam wyrzutnie rakiet, one nam się niestety kończą, więc nie możemy strzelać jak popadnie niestety, a chciałbym. No i to nie jest akurat najfajniejsze w tej grze, że dość szybko się amunicja kończy i trzeba oszczędzać. Teraz mam najlepszą broń, jaka jest możliwa. To jest taka... Właściwie jest tu napisane, że jest to flamethrower, czyli miotacz płomieni, ale ja bym raczej to, jak dla mnie to wygląda bardziej na jakiś, ja wiem, na jakąś wyrzutnię rakiet takich bardzo potężnych, szybkich, mocnych, niż na zwykły miotacz ognia. No, ale cóż, tak jest już napisane, tak twórcy gry uważają, więc nie będę się z tym sprzeczał i kłócił, prawda? No właśnie, i po mnie. Właśnie, no, ale dzięki temu, że zginąłem i straciłem broń, to tu pojawił się nowy przeciwnik właśnie z lekkim karabinem maszynowym. No, które jest lepsze od naszej podstawowej broni, ale niezbyt wiele. I proszę bardzo, mieliśmy już różne wozy transmisyjne i inne, a teraz mamy cysternę strzelającą do nas pociskami. Naprawdę, trochę dziwna ta broń, no ale... O, i proszę bardzo, czasem się tak zdarzy, że gdy zabijemy przeciwnika na krawędzi, to tracimy broń, którą moglibyśmy dzięki niemu zdobyć. Ale... Proszę bardzo, sama gra nie pozwala nam na znudzenie się, bo jak widać teraz musimy przejść przez masę wrogów. Musimy przejść przez drogę, po której jeżdżą różne transportery i właściwie... To mi wygląda na Niemców, ale niestety nie jestem w stanie tego wam powiedzieć, gdyż... nie jestem w stanie wam tego powiedzieć w 100%, gdyż no nigdzie to nie jest opisane, czy to są Niemcy, czy co to jest. Ale no, te baniaste hełmy, no możliwe. No niestety grafika nie jest... Grafika, mimo że grafika jest ładna jak na Commodore 64, to na dzisiejsze standardy daleko odstaje. No, proszę bardzo. I tutaj jest takie nieprzyjemne miejsce właśnie. Są ci żołnierze strzelający z tych okien. No to było niefajne. Nie wiem jak wy, ale dla mnie ci żołnierze... Ach, i umarłem. Ci żołnierze wystający z okien, oni wyglądają odrobinę jak takie twarze, nie wiem, takie wielkie twarze. Nie mogę się, jakoś nigdy nie mogłem się i dalej nie mogę się dopatrzyć w nich człowieka, tylko takie wielkie twarze. Dobra, ale... Już przechodziłem ten etap parę razy, więc spotkamy się w miejscu, gdzie umarłem.
Dobra, teraz może się uda mi przejść przez tych strzelających typków. Po przekroczeniu 10 punktów. Ach, nie udało się. Po przekroczeniu 10 tysięcy. Po przekroczeniu 10 tysięcy punktów otrzymujemy dodatkowe życie, no to wiadomo, zawsze się przydaje. Jak to w takiego typu grach. I dobrze jest wykorzystać nasz... Ach, ten mnie zaskoczył. Mówię, że dobrze jest wykorzystać... Dobrze jest wykorzystać właśnie możliwość tego, że po śmierci jesteśmy przez chwilę nieśmiertelni, żeby zająć się takimi groźnymi przeciwnikami. A tutaj, proszę bardzo, mamy ciągle pojawiających się przeciwników, ciągle wyłaniających się z bunkrów tam na dole. To dość ciekawy pomysł. I tutaj jakieś... nie wiem, jak to nazwać, gniazda karabinów maszynowych, te żółte kuleczki, można by tak powiedzieć. Co dziwne, tego moździerza, czy co to jest, jakoś nie idzie rozwalić. O, proszę bardzo, jakiś błąd, nie wiem, ale nigdy tutaj nie było ściany, z tego co pamiętam. I tutaj kolejna wyrzutnia, tym razem... takich ciekawych pocisków. Nie wiem, jak to nazwać, ale będzie jeszcze okazja, żebyśmy to zobaczyli, więc będzie na pewno ciekawie one wyglądają, tak. No, świetnie. Kolejny upgrade do naszej broni. Właściwie ta mapa nie jest duża, ale chodzi się tutaj właśnie w kółko tylko że innymi ścieżkami, ale i dlatego jest właśnie interesująca. Proszę bardzo, tutaj sobie są zaparkowane samoloty, a niektóre nie są zaparkowane i mogą nas przypiec, co nie jest zbyt wesołe. I tutaj tacy żołnierze, którzy strzelają rakietami, też bardzo ciekawy pomysł, można powiedzieć, że nie. Ach, i proszę bardzo, zginąłem po raz kolejny. Ta sekwencja z tymi samolotami naprawdę nie jest łatwa, gdyż ciężko omijać te samoloty, bo one nie tylko że pojawiają się losowo dosyć, to gdy jesteśmy zbyt blisko górnej krawędzi ekranu, czyli miejsca, skąd przylatują, mamy naprawdę bardzo mało czasu na reakcję. Teraz bym przysiągł, że jestem w dogodnym miejscu i mogę sobie spokojnie przejść obok tego płomienia, który emituje ten samolot, ale jednak się okazało, że to był zły pomysł. Dobra, jakoś przebrnęliśmy, tracąc tylko jedno życie. Może będzie potem lepiej. No i proszę bardzo, to jest hańba, zostałem zabity przez wyrzutnię tych rakiet, która bardzo rzadko kiedy trafia. Nie rakiet, tylko tych pocisków, to jest coś jak moździerz. I teraz się patrzcie, nie dość, że musimy unikać samolotu, nie dość, że musimy unikać tamtej wyrzutni, która wystrzeliwuje jakieś dziwne pociski. Naprawdę nie wiem dokładnie, jak to nazwać i co to jest, to jeszcze musimy biec przez pole minowe. Czy to troszkę nie za dużo, ha? No i oczywiście jeszcze nie wspomniałem o żołnierzach, którzy tutaj blokują przejście i strzelają. Gdy nadepniemy na minę, to uwaga, niespodzianka, giniemy. Ale przy okazji ta mina tak wybucha w efektywny sposób również. I ona wybucha fatalnie, a pokażę wam. Wybucha w ten sposób, bo na niezniszczalności oczywiście nic się nam nie dzieje. O, świetnie, zabiłem go. Teraz dajcie mi chwilkę, bo muszę się skupić, aby przejść przez ostrzał tych wielkich twarzy, jak ja to ich nazywam.
Naprawdę nie jest to proste, ale gdy już przejdzie się za nich, to oni wtedy odlepiają się od tej ściany i można ich zwyczajnie pokonać. Oj, oj, oj. Jeszcze mi tu brakowało działka tego typu. A, i umarłem. Dobra, no to zobaczymy się. Aha, jeszcze mam jedno życie. Tak naprawdę to tutaj nie wiedziałbym, czym są te twarze, ale właśnie dlatego, że się tutaj odlepiają od tej ściany, to wiem, że to są, że to są zwykli żołnierze. I dlatego po prostu ich mogę poznać. Dobrze. Ach, te helikoptery naprawdę są przeszkodą wielką. Ach, ale jeśli są tylko groźne, jeśli. O, jeśli. Ach, umarłem. Są tak naprawdę tylko groźne w momencie, gdy musimy. W momencie, gdy nie zabijemy ich szybko i wypuszczą te swoje pociski. Proszę bardzo. Tutaj jest już finałowa walka. Ach. Z tych koszar wybiegło chyba z milion tych żołnierzy w szarych mundurach SS czy czegokolwiek. Naprawdę stanowią dość duże zagrożenie. Ale proszę bardzo, oto nasz boss tej gry. Au. Ostateczny boss, którym jest koleś w czapce. Takie jak to na filmach amerykańskich chłopcy od roznoszenia gazety mają. I jak widzieliście, rzucał granatami, ale wystarczyło parę razy strzelić do niego z pistoletu i umarł. No, i to by było na tyle, jeśli chodzi o Arniego. Koniec gry. Jak mówię, nie jest długa, ale jest piekielnie trudna, szczególnie przez te samoloty. No i teraz nasz helikopter, który wygląda tak samo jak wrogie, ale mniejsza. To jest kamuflaż. Tak, na pewno kamuflaż. No i przelatujemy sobie przez całe nasze pobojowisko na linię, na drabince. Mógłby wyjść na górę. No cóż. Gratulacje, twoja misja została wykonana. Twoja odwaga na skutek twojej... O, znikło. Na skutek twojej odwagi udało się powiedzmy obalić złego dyktatora, cały świat jest ci wdzięczny, jesteś bohaterem, tak. Myślę, że coś takiego tam było napisane, ale pewny nie jestem. A tak w ogóle tutaj nie pokazałem wam. Dość ciekawe menu, w którym możemy sobie wybierać nick, ale twórcy trochę nie pomyśleli. Przecież to jest Commodore, ono ma klawiaturę. A, mniejsza o to, i tak nikt się tym za bardzo nie przejmował, przynajmniej ja się nie przejmowałem grając w Arniego u siebie. No i nawet nie pokonałem najlepszego wyniku twórców. No, mniejsza o to. I to by było na tyle w tym Zagrajmy w Arni. No, taka krótka gra, ale bardzo fajna. Polecam. Do zobaczenia.